czwartek, 10 marca, minęła 7 rano. Witamy Państwa w programie O Polskie o poranku. Paweł Pyclik. I Iwona Tokarska. Na początku programu ja muszę złożyć Pawłowi serdeczne życzenia z okazji Dnia Mężczyzn, bo dzisiaj podobno taki jest wszystkim panom przy okazji. Na pewno tak jest. No dobrze. Którzy nas oglądają, chciałabym złożyć również serdeczne życzenia. Spędźcie dzisiaj, panowie, ten dzień dobrze i przede wszystkim przyjemnie. Ja dziękuję za te życzenia, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że 10 marca to nie tylko Dzień Mężczyzny, ale także Międzynarodowy Dzień Całowania w Czoło. No, całować na antenie cię nie będę, ale zauważyłem, że nam się takie całośne dni trafiają. Ostatnio, jak mieliśmy poranek, po prostu tacy jesteśmy całośni. To był dzień niespodziewanego całusa. Także polecamy wszystkim panom na przykład, żeby dzisiaj albo panie mogą pocałować swojego pana w czółko. 10 marca to jeszcze z jednego powodu ważna data. W 1994 roku, właśnie 10 marca, powstał Uniwersytet Opolski z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie. Składamy naszej opolskiej Alma Mater najserdeczniejsze życzenia. Dziś świętują. A co u nas w programie? A u nas w programie dzisiaj będzie energetycznie i pobudzająco, także nie muszą państwo pić kawy, no chyba że państwo musicie. No to oczywiście zachęcamy, żebyście tą kawę wypili razem z nami, bo w naszym programie zaczniemy od kobiet, które uprawiają typowo męski sport. Będzie futbol amerykański, będą bębny, więc też będzie energicznie. Będzie kobieta, która za kierownicą po prostu czyni cuda, jest kierowcą rajdowym. No i porozmawiamy o tym, że cukier szkodzi. Piłeś dzisiaj kawę z cukrem? Nie, ja ograniczam cukier. No to dobrze, to dobrze. Tak? Powiemy właśnie o jego szkodliwych właściwościach. No nie chcemy straszyć, no ale jednak warto niektóre rzeczy wiedzieć. Ja jeszcze tylko szybciutko jedną rzecz. Iwona, czy ty wiesz, że nam się powiększyła rodzina telewizyjna? Wiem, słyszałam. Bardzo się z tego powodu nasz Maciek, cieszymy realizator, i Maćkowi gratulujemy. A teraz łączymy się z naszą reporterką Kasią Plewnią, która wybrała się dzisiaj do Krapkowic. Ciekawe, co u niej. Tak, nasza lotna brygada jest dzisiaj w Krapkowicach. Ja zacznę od informacji pogodowych. Duże zachmurzenie i takie miało być, i takie na razie jest. Chociaż na mapkach pogodowych, które przeglądałam, szukając informacji o pogodzie dzisiejszej, widniało również słoneczko, więc miejmy nadzieję, że ono spoza tych chmur wyjdzie. No ale na nie musimy jeszcze trochę poczekać. 1 stopień to mniej więcej tyle teraz wskazują termometry. W ciągu dnia ma być cieplej. Nawet 9 stopni tu w Krapkowicach, w Opolu i na Mysłowie. W pozostałej części regionu 1-2 stopnie mniej. 1018 hektopaskali, takie ciśnienie. Jest na dzisiaj zapowiadane, biometr ma być korzystny. Co do informacji z nocy, z dróg, kiedy dzwoniłam do strażaków, żeby spytać, jak często tej nocy interweniowali, odpowiedzieli, że nie wyjeżdżali do ani jednego zdarzenia. Takiej służby można sobie tylko życzyć. Z kolei na autostradzie wczoraj wieczorem doszło do drobnej kolizji. Samochód osobowy wjechał w barierki, ale nic poważniejszego się nie stało. No ale niestety tak dobrze było. Natomiast w tej chwili wiemy, że na autostradzie trwają pewne działania. A jakie, to za chwilę już powie nam aspirant sztabowy Jarosław Waligura, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Krapkowicach. Jakie działania państwo prowadzą w tej chwili na A4? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dosłownie przed chwileczką dostaliśmy informację z 246 km autostrady A4. Kierowca, jeden z uczestników ruchu drogowego poruszający się w kierunku na Wrocław, zauważył leżącą drewnianą listwę. Listwa dosyć długa była, zagradzająca aż 2 pasy ruchu. Tak dlatego w tym momencie bardzo prosimy kierujących, którzy są w rejonie 246 km, aby zwracali uwagę na służby, które już tam zostały wysłane na miejsce, aby to potencjalne niebezpieczeństwo usunąć z drogi i o to, żeby zwolnić prędkość, bo najechanie na taką listwę przy tych prędkościach autostradowych może być bardzo niebezpiecznym zdarzeniem. Dziękuję za te informacje. Ja jeszcze dodam, że jesteśmy w Krapkowicach przy takim bardzo newralgicznym punkcie, mianowicie na skrzyżowaniu dróg Opolskiej, 1 Maja i Głowackiego. Już o tej porze tutaj ruch jest duży, a też jak mówił właśnie rzecznik tutejszej komendy, ten ruch będzie się jeszcze wzmagać mniej więcej nawet do godziny 9, także też prosimy kierowców, którzy będą tędy przyjeżdżać, o ostrożną jazdę. Kasiu, bardzo ci dziękujemy. To informacje na pewno bardzo przydatne dla kierowców. A my już teraz przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Witamy w naszym studiu futbolistki amerykańskie. Witamy Ewę Słupianek, kapitan drużyny Vixen z Opole. Dzień dobry. Następna Anna Markowicz, tak, zawodniczka również. Dzień dobry. Z Opole. I Natalia Dytkowska. Witamy serdecznie w naszym studiu. Ja chcę pierwszy zadać pytanie. Proszę, Paweł. Dziewczyny. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Mówi się o tym futbol amerykański, męski sport, no, sport, w którym jest siła, jest, nie wiem, przemoc, czy to za dużo powiedziane, no ale też jest
ból jest taka agresja, tak? No i w tym wszystkim kobiety, takie no, drobne kobiety, bo widziałem was jeszcze przed programem, zanim ubrałyście ochraniacza, tak? No, tak. Jak najbardziej, jest tam trochę siły przemocy, kobiety też muszą swoje frustracje gdzieś wyładować. Musi się przepychać. Natomiast jest to gra bardzo taktyczna, jest to gra na koordynację ruchową, przez co no, myślę, że kobiety jednak czasami troszeczkę więcej kombinują, myślą i jak najbardziej potrafią się odnaleźć w tym sporcie. Mhm. A powiedzcie, ile was jest w sumie w oporu teraz? Na chwilę obecną drużyna liczy 21 zawodniczek. To sporo. A jak zaczynałyście, było mniej? W ogóle było łatwo zebrać taką grupę? Nie, było to bardzo ciężkie. Przez rok czasu było nas tak w granicach 80. Później przychodziło trochę dziewczyn, znowu odchodziły, przychodziły, odchodziły. Rok temu grałyśmy w futbol flagowy, czyli ten niekontaktowy. W tym roku dopiero, że tak powiem, przerzuciłyśmy się na futbol amerykański, czyli z pełnym kontaktem. 21 to wcale nie jest duża liczba, bo tak naprawdę potrzebowałybyśmy 30 kilku zawodniczek, tak spokojnie, żeby móc mieć rezerwę dla tych, którzy byliby kontuzjowani w trakcie meczu. Ewa, to od ciebie wszystko się zaczęło, bo ty przyglądałaś się najpierw treningom mężczyzn. Tak jest, poznałam kolegę na łyżwo-rolkach, a byłam po kontuzji kolana i poszłam do niej się po prostu poruszać. I tak jakoś z tego wyniku zaczęłam trenować, potem podczas rekrutacji przyszły inne dziewczyny, również trenowały z chłopakami, no i ta grupa się powiększała. W związku z czym postanowiliśmy założyć żeńską drużynę. Jak słuchałem tego, co powiedziałaś, mówiłaś futbol kontaktowy, niekontaktowy, jak dobrze zapamiętałem. Może wy dziewczyny, może Ania, wytłumacz, o co chodzi, kontaktowy, niekontaktowy, nie wiem, nie wiem. Więc tak, do tej pory ćwiczyłyśmy futbol flagowy. Jest to forma takiego bezkontaktowego futbolu. Polega to na tym, że mamy takie flagi, czyli wstążki tutaj z boku pasa. I, że tak powiem, akcja kończy się w momencie zerwania tej wstążki. Nie ma tutaj taklowania, przewracania przeciwnika, przeciwniczki. Że tak powiem, sędzia zaraz wstrzymuje grę, jeżeli do takiej sytuacji by doszło. Natomiast już futbol amerykański, full contact, który właśnie teraz zaczynamy grać i ćwiczyć, polega na tym, żeby jednak przewalić przeciwnika i zatrzymać go siłą, kiedy on próbuje zdobyć kolejne punkty. Powiedzcie w takim razie, ile już meczy zdążyłyście rozegrać? Jeżeli chodzi o futbol flagowy, to miałyśmy rozgrywki z wieloma drużynami ze Śląska, z Opola, ale jeżeli chodzi o futbol amerykański, to szykuje się dopiero pierwszy mecz. I to słyszałem, że z drużyną, która już od jakiegoś czasu... Tak, gra od pewnego czasu, no ale nie boimy się. Trenujemy równie dobrze, mamy ten sam sprzęt, także myślimy, że damy radę. Proszę tak nie mówić, ponieważ warszawskie syrenki to jest futbol flagowy, a Warsaw Sirens to jest futbol amerykański. O, proszę. No, dlatego trzeba różnica. Jednak rozróżniać. No to dziękuję za tę poprawkę. A chciałam właśnie Natalii zapytać, powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby w ogóle wstąpić w szeregi Vixens Opole? Bo ja przyznam, kiedy widziałam filmik z tego, jak tam ćwiczycie na murawie i tak mocno po prostu się tam przepychacie, czy to nie jest taki zbyt brutalny sport? I jeszcze chciałam zapytać o to, jak z zasadami, bo ja nie wiem, wydawało mi się, że to jest bardzo skomplikowane. To tak, jeżeli chodzi o moje przystąpienie do drużyny, to jest całkowity przypadek. Na imprezie zaczepiła mnie po prostu dziewczyna, która już trenowała i powiedziała, żebym się do tego nadawała, że mam warunki, że mogłabym spróbować. Gdzieś wcześniej się rozglądałam, żeby spróbować, bo tak naprawdę w szkołach nie ma takiej możliwości, gdzie można sprawdzić, czy jest się dobrym w futbolu amerykańskim. To tak z ciekawości po prostu poszłam i od pierwszego treningu się zakochałam i już nie chcę stamtąd odchodzić. Tutaj właśnie teraz widzowie mogą obserwować, jak panie trenowałyście razem z mężczyznami. To zawsze jest tak, że z mężczyznami? No właśnie, bo też zastanawiam się, czy jest dużo drużyn kobiecych, czy wy macie z kim grać, tak? No na chwilę obecną jesteśmy drugą drużyną w Polsce, jeśli chodzi o drużyny kobiece. Mamy nadzieję, że po meczu, do którego się zbliżamy, więcej tych drużyn powstanie. Zmotywujemy dziewczyny po prostu do tego, żeby jednak próbowały i być może w przyszłości powstanie liga w Polsce. Na chwilę obecną istnieje taka jakby nieformalna liga międzynarodowa, czyli Syreny z Warszawy, Warsaw Sirens, jeżdżą do Niemiec, Czech, Węgier. Ania, powiedz nam, a jak to jest grać z facetami, czy trenować? Nie boicie się?
No, że tak powiem, nie ma czego się obawiać. Czy taką taryfę ulgową to chyba oni się trochę? Boją, tak, panowie powinni się obawiać, chociaż tutaj nie, nie dlatego, że chcemy jakoś ich skrzywdzić, tylko że nasza motywacja jakby wtedy jeszcze bardziej wzrasta. Myślicie sobie, pokażemy im. Tak, pokażemy, chcemy dać z siebie wszystko, że tak powiem, też nie odstajemy gdzieś tam kondycyjnie. A oni się boją po prostu dotknąć panie, bo boją się, że są delikatne, a to nieprawda. Nie jesteśmy do końca takie delikatne. No, jesteśmy, ale też możemy grać w futbol. U nas panowie cały czas mają dzień mężczyzn. Też bardzo łagodne. Miło. Taryfa ulgowa. Dzisiaj macie za sobą kaski, macie za sobą właśnie tutaj ochraniacze. Powiedzcie, z czego dokładnie składa się strój, bo ja wiem, że żeby właśnie grać w meczu, to najpierw trzeba na siebie włożyć ten cały ekwipunek. Z ilu elementów się składa i w zasadzie ile kilogramów musicie na sobie nosić? Najcięższy jest kask. Najcięższy jest kask, tak. Jednak trzeba do niego się przyzwyczajać, biegać w nim, poruszać. Jako drugi w kolejności jest patch, czyli ochraniacze wszystkie na ramiona, klatkę piersiową. Spodenki futbolowe z wkładkami, mam takie ochraniacze. To jest na kręgosłup, idą na lędźwie, żeby chroniły. Poza tym takie jakby już dodatki bardziej, tak, czyli getry, rękawiczki, szczęka, która jest obowiązkowa w każdym meczu. Trzeba dbać o zęby i uważać. Tak jest. Bo można je stracić, tak? Stracić, połamać, cokolwiek. Może się zakrztusić jednym. Mhm. Ja myślę, że może byśmy pokazali, bo dziewczyny tak opowiadają nam o tym sprzęcie, a może warto by było, może przymierzysz mi na jakiś element. No to co, próbujemy. Ja się przyznam, że próbowałem przymierzyć kask pokażcie przed programem i szczerze mówiąc mam za dużą głowę. Albo wasze kaski takie małe, nie wiem. Ale ja spróbuję włożyć te ochroniarze. A tak się zastanawiam, czy to jest tak, że są kaski kobiece, są kaski męskie? Zapraszam tutaj dziewczyny na środek. Mniejsze i większe. Mniejsze też są juniorskie, także na przykład ten to jest akurat juniorski kask. Pady, widziałam kiedyś rozróżnienie, było na żeńskie i męskie, miały takie lekkie tutaj wypukłości przy klatce piersiowej. Natomiast kask nie bardzo się różni. Ja sprzęt, że on powinien być bardzo dopasowany. To jest to tak, że musi przylegać bardzo, tak? Po twarzy. Tak. Tutaj na przykład te poduszki od środka pokażę może. Te wszystkie poduszki nie można pompować tak naprawdę. Są specjalne wejścia na wentylki. Nie wiem, muszę i taka malutka pompka jest, żeby dopompować ten kask, żeby on idealnie do głowy przylegał. Mhm. To jest taka konstrukcja, nie wiem, z jakiegoś plastiku wzmocnionego? Jak to tak, wygląda to dokładnie? Jest, tutaj mamy aha, czyli to jest to samo, co Iwona ma tak, na sobie dokładnie teraz. Dokładnie, coś chwili takiego. I to może być te właśnie takie bardziej materiałowe, może być trochę bardziej plastikowe. To jak się czujesz, też Iwona? Będziesz grać w futbol amerykański? Powiem ci, że musiałabym się przyzwyczaić, bo tak jakby, nie wiem... Nieswojo trochę. Tak. Nowa sytuacja. Proszę podnieść ręce do góry. O, właśnie, podstawowy błąd. Rąk nie podnosimy bokiem, tylko ręce podnosimy przodem. Przodem. Jakby do góry, żeby podnieść to czatu. No dobrze, a powiedzcie w takim razie, a gdzie mamy piłkę? Piłka jest tutaj. O, może jakiś rzut wykonamy. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie... Też mamy dwa rodzaje piłek. Ogólnie my gramy piłkami juniorskimi, które są delikatnie mniejsze od tych standardowych. Jak się powinno trzymać taką właśnie piłkę? Pokaż. Znaczy tak, jeżeli chodzi o ułożenie palców, to może Ewa najlepiej pokaże, bo jest quarterbackiem. No to znaczy, czyli że osobą, która rozgrywa piłkę. Właśnie, ma też na różnych największy pozycjach gracie. Tak. Paweł, no spróbuj. Dwa ostatnie palce kładziemy tak na szwach, tak żeby było. Dobrze. Dwa ostatnie. Dwa ostatnie, tak, czyli tak. Tak. O, tak. I ten tak palec z tą linią, tutaj równolegle, tak, równolegle z linią. Dobrze. I teraz tak, tutaj powinna być przestrzeń. Także można było długopis sadzić, czy nie powinien całą dłonią dotykać. Dobra, czyli palcami, tylko tutaj palcami. Końcami palców. A jak się powinno łapać? Ściskam piłkę, no łapiemy właśnie. Trójkącik tak zwany, żeby ta piłeczka tam... Trochę się tego obawiam. Może kask. Może lepiej do pani rzucę. Może lepiej do pani rzucę, albo tak lekko ale rzucę. Lekko, ale jak tak lekko rzucę. Ale właśnie jak ona powinna złapać tą piłkę? Tutaj, czy... Dzięki piłka powinna wejść w ten sposób w ręce, tak? To Iwona, próbuj. Rzucamy, to... Ja lekko rzucę. Nie wyszło. Próbujemy jeszcze raz? Tak. Dobra, to szybciutko. O, pięknie, tak dobrze? I teraz taki początki zabezpieczamy, tak, czyli łapiemy ją tak palcami w ten sposób. Tak? Tutaj, żeby ona weszła między te dwa palce. Ojej, to duże nauki. Tak, i przyciskamy ją mocno tutaj do siebie, żeby miała punkty podparcia. Pada, łokcia i ręka, żeby ani tu piłki nie można było wybić ja w trakcie biegu. Ja proponuję, żebyśmy wrócili na kanapę. Tak. Bardzo dziękujemy za tę instrukcję, ale ja tutaj musiałabym dobrze się sporo dziewczyny nauczyć. To tutaj jedna albo dwie pomogą w Iwonie zagrała się uwolnić. A ja proszę was, żebyście usiadły.
O, Iwona jest zwolniona, zapraszamy. Siadamy. Ja bym chciał jeszcze zapytać, jakie są w ogóle reguły gry? Jak to wygląda? No, mówicie, że są różne pozycje, prawda? Jest rozgrywający, wiadomo, tam inni. Ale jakie są reguły gry? Jakie są zasady futbolu amerykańskiego? Trzeba przejść 10 yardów w maksymalnie 4 próbach. W pierwszej próbie można oczywiście zdobyć więcej niż te 10 yardów, można zdobyć już przyłożenie. Natomiast ma się te 4 próby na minimum tych 10 yardów do przejścia. Ofensywa, atak, defensywa, obrona. No i każdy zawodnik ma swoją funkcję, zabić lub przebiec. Ja bym chciał wiedzieć jeszcze, kiedy pierwszy mecz. Właśnie. Czy już znacie termin tak i gdzie? To jest, tak powiem, jeszcze nasza słodka tajemnica. Niebawem. Macie okazję w naszym programie teraz powiedzieć. Gdzie już niebawem, proszę się przygotowywać. Fanpage na Facebooku AZS Vixens Opole. Zapraszamy do śledzenia regularnie wszystkich informacji i tam na pewno informacje. Ale słyszałem, że podobno w Opolu, tak? Tak, na pewno będzie w Opolu. Będą mogli mieszkańcy zobaczyć i nie tylko. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w naszym studiu i bardzo dziękujemy za instrukcję, ale żeby się więcej nauczyć, musimy się z Pawłem wybrać na trening. Zapraszamy jak najbardziej. I na przegląd prasy. I na teraz. Przegląd prasy, owszem. Ja dzisiaj zacznę, Iwona, od nowej trybuny opolskiej. No tak, wiem, chwaliłeś się, że dużo ciekawych artykułów. Właśnie sporo ciekawych artykułów, dokładnie. No to może zacznę od artykułu na stronie trzeciej. Pracują, a mówią, że nie. Faktyczne bezrobocie na Opolszczyźnie może być 2 razy niższe od oficjalnych danych. Dyrektorzy urzędów pracy potwierdzają, że spora część rejestrujących się pracuje nielegalnie. Tak sądzi m.in. Zbigniew Józak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Według mnie, mówi, około 30% zarejestrowanych bezrobotnych może w rzeczywistości pracować. To choćby ci, którzy powinni płacić alimenty i mają długi z tym związane. No czyli proszę. Takie ukryte bezrobocie mamy. No proszę. Ja natomiast bulwersujący artykuł przeczytam z Gazety Wyborczej Opolski dodatek na pierwszej stronie. Temat, w którym też mówiliśmy w Kurierze Opolskim. Ania Święcicka się nim zajmowała. Policja psu nie pomoże. Na poboczu drogi w środku lasu 2 kobiety czekały ponad 2 godziny na pomoc dla rannego psa. Choć poinformowały odpowiednie służby, to nikt z pomocą nie ruszył. Panie wzięły sprawę w swoje ręce i same zawiozły zwierzę do weterynarza. Przeżył tylko dzięki nim. I tutaj widzimy zdjęcia tego pieska. Naprawdę trzeba przyznać, że zwierzę no, było w opłakanym stanie. Mamy nadzieję, że tutaj już będzie mu się potem dobrze wiodło to jego dalsze pieskie życie i ja powiem, ktoś się nim zaopiekuje. Ja powiem, że jeśli chodzi o tragedię, takie psie, to jestem szczególnie wyczulony. Mam od kilku lat w zasadzie psa i naprawdę mnie to rusza. Mhm. Mam jeszcze jeden temat. Sąsiedzi Strzeleckiego Zakładu Karnego nr 1 nie mogą spać. A dlaczego? Bo więźniowie w nocy krzyczą. Tak no to piszę chyba... to. Skazani stają przy więziennych oknach i wykrzykują wulgarne słowa, jakby tego było mało. Funkcjonariusze zapewniają, osadzeni zostali już za to ukarani. Na krzyki dobiegające z zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich skarżą się mieszkańcy pobliskich bloków. Do incydentów dochodzi zazwyczaj po zmroku. Ostatnim razem, gdy zaczęli wrzeszczeć, to mówi jedna z mieszkanek, córka obudziła się w nocy z płaczem, bo myślała, że komuś coś się stało. Muszą się wykrzyczeć najwyraźniej. Ale no, tutaj mówią pracownicy, że coś starają się z tym robić, także wierzymy. No współczuję mieszkańcom, a ja chciałam jeszcze szybko powiedzieć również o smutnej rzeczy. Dzisiaj będzie ostatnie pożegnanie Jacka Konopockiego. To tutaj bardzo zasmuciło całe, myślę, nasze opolskie środowisko dziennikarskie. To był szok. Pogrzeb naszego przyjaciela odbędzie się dziś na cmentarzu Opole Półwieś o godzinie 14 w Nowej Kaplicy przy ulicy Cmentarnej. Mszę świętą w tamtejszej kaplicy zaplanowano na godzinę 13. Jacek Konopacki, który pracował w opolskiej redakcji Gazety Wyborczej przez blisko 11 lat, zmarł w piątek 4 marca niespodziewanie. Za niespełna 2 tygodnie skończyłby 36 lat. Zostawił żonę i 6-letnią córeczkę. Łączymy się z nimi w bólu. Wiem, że nasi koledzy z redakcji sportowej wybierają się na uroczystość pogrzebową. Ja nadal nie mogę w to uwierzyć, ale... To prawda. A my teraz... Łączymy się z Kasią Plewnią. Dokładnie, która mamy nadal nadzieję, jest w Krapkowicach. Mamy nadzieję, że ma dla nas pozytywne informacje. Tak, nadal jesteśmy w Krapkowicach, ale teraz jesteśmy w Marinie. Tutaj w Krapkowicach jest Marina. Ze mną jest z kolei pan Jan Szefer, komandor portu jachtowego w Krapkowicach.
cicho i spokojnie, ale to tylko pozornie jest tak cicho i spokojnie, bo państwo się szykują do sezonu żeglarskiego, więc tak naprawdę jest dużo pracy przed żeglarzami. No jest dużo pracy, tej pracy nie widać i to jest cisza przed tak zwaną burzą. My przygotowujemy w tej chwili sprzęt do pływania. W połowie praktycznie kwietnia będzie sprzęt już tutaj na wodzie i cała marina będzie pełna motorówek, łódek i innego sprzętu. W tym roku mamy bardzo duże takie przedsięwzięcie, i które się będzie odbywało na terenie mariny. To jest Światowe Dni Młodzieży. Na terenie tutaj miasta i gminy Krapkowic będziemy gościli ponad 1000 młodzieży z całego świata, głównie z Francji, z Niemiec, z Brazylii słyszałem. Wczoraj mieliśmy w tej sprawie takie spotkanie z burmistrzem. Przygotowujemy wiele po prostu niespodzianek i atrakcji. O tym jeszcze porozmawiamy, kiedy te Światowe Dni nadejdą. Natomiast ja chciałam jeszcze zapytać, bo przedstawialiśmy wcześniej prognozę pogody, ale taką dla szczurów lądowych. A jak żeglarz powiedziałby, jaka dzisiaj jest pogoda? Ile w skali Beauforta? Pół stopnia w skali Beauforta, taki jest wiaterek i taka mała fala. My tutaj stoimy na brzeżu, nie, to jest pomost, to jest pomost. Na pomoście. Na pomoście i tak naprawdę lekko się bujamy, czyli możemy już poczuć to, co czują żeglarze w pełni sezonu. Tak, stoimy na takim pomoście pływającym, on jest bezpieczny. W razie podnoszenia się stanu wody on idzie do góry, także jest optymalnie najbezpieczniejszy, jaki może być. Chciałoby się jeszcze więcej powiedzieć o tym żeglarstwie. Ja tutaj patrzę z niepokojem, czy mój operator nie wpada do wody, ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda i że cali i susi wrócimy do redakcji. Mam nadzieję, Kasiu, że gdyby jednak tak się stało, że wpadnie do wody, to bez wahania wskoczyłabyś za nim i popłynęła mu na ratunek. Ale będziemy przede wszystkim łapać kamerę. O, dobrze, to najważniejsze, bez wątpienia, tak. Dziękujemy, Kasiu, za tę relację, a w naszym studiu już witamy następnych gości. Bardzo nam miło i przyjemnie powitać Szymona Korbę, Mariusza Piecucha i Tomasza Kafla, zespół Black Drums Icon z brzegu. Dobrze przeczytałam? Tak. Witamy serdecznie. Pawle? Ja wiem, że ty już masz doświadczenie w graniu na bębnach. Doświadczenie to za dużo powiedziane. Ale dzisiaj troszeczkę inaczej, bo wy nie dość, że na tych bębnach gracie, to również Mariusz tutaj rzeźbi. Tak. No właśnie, ja się zastanawiam, bębny afrykańskie z brzegu, bo jesteście z brzegu, tak? Tak, dokładnie. Bębny afrykańskie, no brzeskie, tak to nazwijmy. Tu mam część bębnów afrykańskich, oryginalnych, a ja sam zajmuję się też produkcją bębnów. Opowiedz o tym, jak to się stało, że wpadłeś na pomysł, żeby stworzyć ten pierwszy? Z braku funduszy, tak? Rodzice nie byli w stanie mi kupić instrumentu, więc wymyśliłem, że sobie zrobię. Metodą prób i błędów i tak to. Dużo było tych prób i błędów? Trudno jest zrobić taki bębę? Dużo było bębnów robionych, prób i błędów. No każdy jakoś tam grał, tak? I kolejno, każdy etap to był coraz lepszy, coraz większy i tak to wyglądało. Z czego taki bęben się robi? Co potrzeba, żeby oczywiście go stworzyć? Drewno, tak. Odpowiedni klocek. Jakieś specjalne? Najlepiej jak najtwardsze. Tak, bo to są jednak naciągi, tu są duże siły działają. To chodzi o to, żeby on nie pękł gdzieś w trakcie naciągania. Różne rodzaje drzewa. Dęby, klony. A ten, który tutaj będziesz właśnie składał, z czego jest zrobiony? Z klonu. Jest wydrążany w środku, jest zrobiony profil bębna. Wyciągane jest drewno z środka. W tej chwili mam narzędzia do tego, tokarki i tak dalej. I ten proces wygląda... Może tak, właśnie, na środku może wyciągnijmy ten jeden bęben i pokażmy. Tak, no to proces robienia instrumentu wygląda na tym, że z kawałka drzewa. O proszę. Robimy profil. Tylko w programie O Polskie o poranku można zobaczyć. Tak, można się nauczyć, jak robić bębny. Kolejno. Mógłbyś jeszcze może tak przechylić i pokazać, jak to w środku. Potem się go wydrąża. Wygląda. Do tego są obręcze, przez które przeplecione są sznury do naciągu. Czyli trzeba to naciągnąć, żeby po prostu ta góra się trzymała, tak? Tak, dokładnie. Nakładamy skórę pomiędzy dwie obręcze, składamy do kupy. A skórę też sam przygotowujesz, czy gdzieś Tak, sam przygotowuję. Można kupić skóry gotowe, no ja staram się kupować świeże. To jeszcze taka faza wstępna, bo tu jest takie włosie, jeszcze, prawda? Tu już wygolić, takie gładziutkie. Dokładnie. Trzeba wygolić, oprawić. No, kolejne obręcze.
się dokłada. Przekłada się liny do skotów pionowych. O, proszę. Tak to wygląda, to się przewija wszystko przez pętelki, które są na obręczach. I to się ściąga pionowo, kolejno przechodzi się w etapy poziome. I ta skóra się strasznie mocno naciąga i wydaje odpowiednie dźwięki. Zapamiętałaś, Iwona? Będziesz robić bębny? Wiesz co, to chyba trochę za bardzo skomplikowane i trzeba mieć takiego też trochę talentu. No, tak myślę. I umiejętności, trzeba to wszystko wyrzeźbić. Właśnie, a powiedz, ile zajmuje ci czasu rzeźbienie? Rzeźbienie? Tworzenie takiego bębna. Bębna? Kiedyś dużo. Potrafiłem siedzieć, jak byłem młody, z 2 tygodnie w piwnicy z dłutem i dłubać to, bo nie miałem sprzętu. W tej chwili to przechodzi na, że tak powiem, 8 godzin pracy przy maszynach. Z piłą motorową też mówię. Też. Drukarki. Tak, taki ostry sprzęt do takiego. Bo ja początkowo, zapraszając tutaj Mariusza do nas do studia, powiedziałam, a może weźmiesz ze sobą jakiś sprzęt, którym to tworzysz? On mówi, nie, no piły motorowe to ja grać nie będę. Nie do pytanie teraz do Szymona i Tomka. Czy wy też się garniecie do tego, żeby robić bębny, czy tylko do gry? Ja kiedyś miałem, mówiłem Mariuszowi, że mieliśmy zrobić, ale w sumie trafiła mi się jakaś okazja i kupiłem bęben. To już w sumie mówię, już nie będę robił. Jest inny dźwięk, czy ty na przykład zauważasz to, czy jest inny dźwięk na takim bębnie zrobionym przez Mariusza, a inny na takim oryginalnym afrykańskim? Jest inny dźwięk. Te bębny afrykańskie zwykle mają takie ostrzejsze brzmienie i bardziej takie punktowe. Te Mariusza jednak trochę, jeszcze nie jest to ten poziom, łagodniejszy. Ale nie jest powiedziane, że źle. Każdy bęben praktycznie ma jakieś swoje brzmienie. Nie jest powiedziane, że bęben dżembe musi brzmieć tak akurat, nie? Są bębny dżembe, które służą bardziej do solówek, bardziej bębny rytmiczne. Każdy ma jakieś swoje właściwości. A ile tych bębnów już wykonałeś, Mariusz? W całym życiu? Nie wiem, 40 sztuk tego będzie. No to całkiem sporo. No tak. I powędrowało to w Polskę zazwyczaj. A które z tych bębnów właśnie ty wykonałeś? Bo tutaj wiem, że z tych, tak? Cały tamten zestaw, co tam z tyłu jest. Później zobaczymy, jak będziecie grać, tak? Bo dzisiaj no też pokaz tutaj waszych umiejętności. Te są afrykańskie, więc oryginalne. Wy nie tylko sami tworzycie bębny, bo Mariusz tutaj tworzy te bębny, ale również sami komponujecie muzykę, którą potem ryczycie, którą później ryczycie publiczność. Tak. Opowiedz o tym, Mariusz. Inspirujemy się muzyką afrykańską, etniczną świata w ogóle. Tomek inspiruje się w ogóle innym rodzajem muzyki. Może sam powie, jakim? Ja mam generalnie też własny zespół, Transformacja, gdzie kieruję się bardziej w stronę muzyki orientalnej. I te właśnie smaczki orientalne też tutaj przemyciłem do zespołu Mariusza. I w sumie ze mną, gdzie gram na baglamie, to jest taki ciekawy instrument turecki, są 4 kawałki. Pozostałe kawałki to są utwory bazujące na rytmach afrykańskich. I w zasadzie ta muzyka ma to do siebie, że to jest muzyka w znacznej mierze improwizowana. Jedno z drugim się świetnie komponuje, tak? Tak, tak. No dobrze, my sporo mówimy o tym, o takiej teorii. Ja bym chciał trochę praktyki zobaczyć. No i przede wszystkim, ja już kiedyś miałem okazję się sprawdzić. Ale ja jeszcze nie. Chciałbym usłyszeć, jak Iwona gra, naprawdę. Dobrze, to no dobrze. Bębę dla Iwony i może któryś z was też weźmie, żeby jej pokazać dokładnie, co ma robić. Jeśli chodzi o bębę, to są 2 dźwięki. 3 dźwięki. Trzy podstawowe. Trzeba tak lekko nachylić, widzę, że... A nauczymy się 2, bo to są tony, slapy i basy. To jest uderzenie płaską ręką na środku i na krawędzi. Wychodzi jej. Pewnie. O ile mnie słuch nie myli. Tak. Dobra, wychodzi. To spokojnie, to dopiero początek. Jakiś najprostszy, no nie wiem, Senegal taki przekładany, to wygląda... No i tu już będzie podgórka. Może coś prostszego? Nie, że nie wątpię w twoje umiejętności, ale... To jest najprostszy, taki można. Od razu lepiej. No widzę, że mam kandydatkę do zespołu. O, no idealnie. Dziewczyny jeszcze nie macie w zespole. Mamy jedną dziewczynę, niestety się nie mogę do nas przyjechać. No właśnie, cały skład to ile osób? 5. Tak. 5 osób. Złożyć w ten sposób, tak, do siebie. Aha. Widzisz, Paweł, to nie takie proste. No ja wiem, ja kiedyś miałem okazję. Ja tutaj właśnie w te bardzo kanty mam problem, żeby uderzyć kanty. To też obrony siłę. Spiąć w trójkąt. Tak to Aha, wygląda. Tak. Tak. No dobrze.
To ja bym musiała się na jakieś korepetycje chyba wybrać. Wiesz? Myślę, że tutaj masz świetne. Zapraszam. Właśnie, a propos korepetycji warsztatów. Powiedz może Tomek, czy jest dużo ludzi, którzy chcą się uczyć gry na bębnach i czy w ogóle chcą słuchać ludzie takiej muzyki? O dziwo, okazuje się, jak zaczynaliśmy grać, myślałem, że to jest naprawdę niszowa muzyka, która nie dociera do ludzi. Taka dziwna muzyka, niespotykana. Tymczasem gramy koncerty we Wrocławiu, w Brzegu. No właśnie, graliście koncert w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 17 stycznia bodajże. Tak, pełny klub i ludzie naprawdę czuli tą muzykę. Była ta energia, gdyby było więcej miejsca, bo był trochę ścisk. Były tańce? To by właśnie byłyby tańce. Tańce są praktycznie też takim elementem naszych koncertów, że w którymś momencie jednak następuje te rozluźnienie wśród publiczności i ta energia zupełnie jest przeniesiona na całą salę. I nawet dochodziło do czegoś takiego, że wąż po całej sali krążył. I praktycznie wszyscy uczestnicy z klubu wstali i tak jak na weselu się bawili. No też taki motyw. Świetnie. Nie dość, że można przy takiej muzyce się odprężyć, to jeszcze można potańczyć, pobawić się. Szymon, jeszcze pytanie do ciebie. Gdzie można was usłyszeć? No tutaj słyszeliśmy o koncercie, prawda, tym wrocławskim. Czy w internecie można was posłuchać? No, kiedy jakiś najbliższy koncert, a może i macie w planach jakąś płytę? Gramy w Brzegu ogólnie. Czekamy na kolegę, który wróci z Afryki, bo pojechał teraz Piotr. Robiliśmy o nim materiał. Tak. Ty robiłeś. No płyta. Bardzo ciekawy człowiek. Mówię tak ogólnie. Płyta na pewno, tylko właśnie fundusze, nie? Chodzi o fundusze. A jakiś koncert w najbliższym czasie? Planujecie coś? W najbliższym czasie nie. W tej chwili cały czas robimy próby, czekamy na Piotra i z Piotrem będziemy organizować kolejny koncert. W tej chwili nic nie mamy w planie, ale miejmy nadzieję, że po tym programie coś się... O, właśnie. Mamy nadzieję, że się do tego przyczynimy. A ja mam jeszcze może zdążę, szybko takie pytanie. Czy potrzebujecie jakichś nowych osób do swojej grupy? Chciałabyś? A może? Pewnie. Znaczy, tak, szukamy na pewno nowych ludzi. Na instrumenty. Nowe instrumenty byśmy chcieli wdrażać, tak jak gitary elektryczne, gitary basowe. Więc cały czas to ewoluuje w którąś tam stronę. No, muzyków były też różne eksperymenty, była gitara basowa przez pewien czas u nas, był sampler też, nawet byli hip-hopowcy, którzy rapowali do bębnów, też był to ciekawy eksperyment. No niestety to nie udało się tego utrzymać. Ale trzymamy kciuki, żebyście się życzymy nadal powodzenia. Rozwijali i rośli w siłę. Bardzo świetnie wam dziękujemy, grali. Jeszcze widzom powiemy, że tak. Będą mogli was dzisiaj posłuchać, to pod koniec programu, no nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć te inne instrumenty, bo nie tylko na bębnach gracie, z tego co wiemy. Tak. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze. O, idealny koniec tej rozmowy. A my teraz zobaczmy, mamy dla państwa fragment filmu. Właśnie. Sugar is now found in 80% of the foods we eat. But with the constant confusion over its effects on our health, and with this little person on the way, I feel like I need some definitive answers. The point is to test out a very high sugar diet. How are you going to do that? If you want to match averages, 40 teaspoons of sugar a day. 40 a day. But they must be hidden sugars found in commonly perceived healthy foods and drinks. So no soft drink, confectionery, or ice cream. People on this planet are growing sicker every day. And many scientists now believe that fructose has a role to play. I'm eating the same amount of calories as I did before, and I'm not feeling full. These calories do dramatically different things in the human body. If I kept going for these levels, would I be knocking on the door of obesity? Definitely. Haven't got far to go. Any sugar, brown sugar, white sugar, fruit juice concentrate from fruit juice, equal effect on your health. Not feeling very well at all today. My fuse is a lot shorter. Your mental function is just unstable. You've got the signs of a fatty liver. This is the first time I've seen that it can be developed in 2 or 3 weeks. Whenever you walk into a supermarket, make an immediate turn for the produce aisle and avoid everything in the middle. Sugar's not evil, but life is so much better when you get rid of it.
Nie wiem jak ty, Iwona, i nie wiem jak nasi widzowie, ale ja szczerze mówiąc trochę się przeraziłem, widząc fragment tego filmu. No, ten cukier jest wszędzie. 80% artykułów spożywczych zawiera cukier. Ja na szczęście nie przepadam za słodyczami i też od czasów w liceum nie słodzę ani kawy, ani herbaty, więc staram się unikać cukru, ale czasami jak mam zły dzień, to sobie pozwolę na tam chociaż łyżeczkę brązowego cukru do kawy. Ja uznałem, że jem za dużo słodyczy, żeby jeszcze słodzić kawę i herbatę, ale przedstawmy może naszych gości. Dwie panie. Marta Wolna, wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Witam serdecznie. I pani Agnieszka Mateja, właścicielka sklepu ze zdrową żywnością. Dzień dobry. Tak powiało optymizmem. Zdrowa żywność. Wiosennie. Ale... Właśnie, a powiemy o filmie Cały ten cukier, który 18 marca ma być w kinach, ale prapremiera będzie u nas w kinie Meduza w Opolu już w najbliższy piątek. Tak, zapraszamy serdecznie do nas, do kina Meduza już w piątek. Prapremiera, taka nasza opolska filmu Cały ten cukier. Prezentować go będziemy w piątek, w sobotę i w niedzielę, a także w najbliższą, w przyszłym tygodniu, w środę. W jakich godzinach? W weekend o godzinie 19:00. Po pokazie piątkowym będziemy miały właśnie z Agnieszką małą prelekcję na temat cukru. W piątek też o 19:00. Tak, w piątek o 19:00 po filmie i w sobotę również. Co prawda film odnosi się trochę do australijskich warunków, także my postaramy się przekazać te treści, które są w filmie, w naszych realiach. Jeszcze tak doprecyzuję, czyli weekend 19:00, tak. Film będzie u was... O 20:00. W środę o 20:00. Tak. Dobrze. Chciałam zapytać pani Marty, bo też już co nieco widziałam w związku z tym filmem. Bardzo ciekawa historia reżysera, który poddał się niezwykłemu eksperymentowi, prawda? Tak, jest to film dokumentalny i mamy w tym przypadku taki dosyć ciekawy zabieg. Australijski reżyser postanowił być w tym momencie aktorem i obiektem pierwszoplanowym. Czyli on sam zrezygnował z cukru przez długi czas. W momencie, kiedy jego żona zachodzi w ciążę i widzi, ile produktów zawiera cukier, które są dostępne na rynku, postanawia sprawdzić, jak to jest, kiedy wróci do nawyków. I to nie jest tak, że on je cukier nagle garściami i rzeczywiście opycha się słodyczami, tylko wraca do tych nawyków, które są jakby dla nas naturalne, czyli je jogurty słodzone, przetworzoną żywność. I w ciągu dwóch miesięcy przybiera na wadze 8 kilo i to zaskakujące. Skąd się to wzięło? Ja chciałem jeszcze dopytać, taki przeciętny człowiek, ile każdego dnia zjada cukru? Czy da się powiedzieć jakoś w łyżeczkach? Można w łyżeczkach, można w szklankach. Ogólnie badania pokazują, że przeciętny Polak zjada w ciągu roku około 40 kg cukru. W przeliczeniu daje nam to na dzień około 22 łyżeczek dziennie. Więc jest to naprawdę spora ilość, tak. Jest to bardzo duża ilość i co więcej, my często nie wiemy, że zjadamy ten cukier, dlatego że on się kryje w wielu produktach, które nam się nie kojarzą ze słodkim smakiem. Ja też słyszałem, że wręcz nawet w takich produktach, które są promowane jako zdrowe. Dokładnie, to jest jakby największy problem, bo to jest ten cały tak zwany cukier ukryty. No, chyba pod postacią syropu glukozowo-fruktozowego, prawda? Różnych, jest to syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, nawet ten popularny cukier trzcinowy, który nam się kojarzy jako produkt zdrowy, to jest tak naprawdę dla organizmu taka sama substancja jak cukier biały. Więc on może się kryć pod różnymi nazwami w różnych produktach, a my nie czytając etykiet nie zwrócimy po prostu na to uwagi, bo na przykład w keczupie znajduje się cukier, w majonezie, w musztardzie, w wszystkich gotowych sosach sałatkowych, w jogurtach, w sokach owocowych, w napojach izotonicznych, które wydają nam się zdrowe, więc on jest naprawdę wszędzie. To jak w takim razie możemy go uniknąć? Ja zawsze czytać etykiety? Tak, to jest taki pierwszy krok. Zacznijmy czytać etykiety i wtedy zobaczymy, do czego jest cukier dodany. No i takim jakby krokiem jest tutaj wtedy robienie większej ilości rzeczy samemu w domu. Drugą jakby taką ważną sprawą mi się wydaje jest też takie samo podejście, żeby zerwać z takim emocjonalnym stosunkiem do tego cukru, to znaczy nie wiązać go z taką przyjemnością. Bo to jest jakby podstawowy taki krok, żeby umieć się uzależnić od tego cukru. Natomiast jeżeli potrzebujemy tego słodkiego smaku... Pani tutaj właśnie przygotowała takie słodkie propozycje, zamienniki dla cukru. Więc na pierwszym miejscu ja bym wskazała owoce. Na przykład banany bardzo fajnie się sprawdzają. Dojrzałe banany można dodać do koktajlu czy do ciasta i one nam bardzo fajnie je posłodzą. Kolejną jakby taką fajną grupą produktów są suszone owoce. Też możemy na przykład takie śliwki suszone czy daktyle dzień wcześniej namoczyć w wodzie i później, które zmiękną, dodać do ciasta czy właśnie też do jakiegoś koktajlu.
Jeszcze takim dobrym zamiennikiem cukru, który bardzo podobnie wygląda jak cukier, jest ksylitol. To jest cukier z brzozy, ale on jakby jest... Czyli to jest to, co mamy w szklance? Tak, to jest tutaj, co mamy w szklance. On wygląda dokładnie tak samo jak cukier, czyli jeżeli ktoś tam już potrzebuje czegoś, żeby posłodzić tą kawę czy herbatę, to polecamy właśnie ksylitol. Tak, cukier z kory brzozy. On jest zdrowszy, dlatego że nie powoduje takiego wyrzutu cukru w organizmie. Natomiast używamy go tak samo jak cukru. A miód? No miód jest właśnie dla organizmu też substancją słodzącą, natomiast jego przewagą jest to, że to jest substancja naturalna. Ona nie jest syntetycznie wytwarzana i dodatkowo miód jednak ma dużo korzyści zdrowotnych, takich jak to na przykład, że wpływa na odporność, ma działania antybakteryjne, więc tutaj ta szala korzyści i jakby wad się równoważy, więc miód jest znacznie lepszy. Wyobraźmy sobie, że w tej szklance jest prawdziwy cukier. Mówiła pani, że to jest ksylitol, tak? Czyli ten cukier z kory brzozy. I wyobraźmy sobie, że powiedzmy ten cukier to jest sok. Czy pani czyli może mamy tutaj wziąć szklankę tę szklankę soku i pokazać, ile cukru my na przykład w soku takim, nie wiem, pomarańczowym, który kupujemy w sklepie w kartonie? Najwięcej cukru jest w sokach i napojach właściwie oraz takich sokach przecierowych. To jest przeważnie około 5-6 łyżeczek, więc myślę, że spokojnie będzie to gdzieś taka ilość. Niecałe pół szklanki, ale jest to jednak sporo. Czyli w jednej szklance soku? Tak, 5-6 łyżek, a tym bardziej, że no, takie soki często piją dzieci, prawda? Dokładnie. Ja już nawet nie chcę myśleć, ile w Coca-Coli znajduje się tego cukru. Coca-Cola może właśnie nawet nie jest najgorsza i to jest właśnie dość ciekawostka, bo przygotowując się właśnie do prezentacji, którą będziemy miały jutro z Agnieszką w kinie Meduza, zaczęłyśmy sprawdzać, ile w danych produktach jest rzeczy i także w szklance Coca-Coli jest około 5,5 łyżeczek cukru. Czyli jeszcze nie jest tak źle. W napojach jakichś takich energetycznych jest już ponad 6, ale najgorsze są na przykład sosy typu słodko-kwaśne, które chili, dodajemy do chińszczyzny. I wiadomo oczywiście, że tego nikt nie je na też przykład 100 idę mililitrów, na ale 100 ml tego ma 12,5 łyżeczek cukru. Pani Marto, co wy chcecie osiągnąć przez pokazanie tego filmu? Czy co twórcy chcą osiągnąć? Chodzi o to, żeby ludzi namówić do tego, żeby po prostu że zaczęli zdrowo, naprawdę zdrowo jeść? Czy faktycznie cukier to biała śmierć? Myślę, że tak, ale do wszystkiego trzeba podejść z rozsądkiem. Także to nie chodzi o to, żeby wyeliminować cukier i nagle przejść w ogóle na totalną ketozę i odżywiać się na tłuszczach i na białkach, ale przede wszystkim, żeby zmienić swój tok myślenia, że rzeczywiście my możemy, tak jak Agnieszka powiedziała, wiele słodyczy przygotować u siebie w domu, zrobić zdrowsze wersje tego, co jest na przykład na sklepowych półkach, przede wszystkim na ten temat rozmawiać, bo przerażające jest to, jak odżywiamy nasze dzieci, jak nieświadomie właśnie dodajemy ten cukier do ich codziennych posiłków, stosując no i tak, na przykład i potem z tego powodu wody. Właśnie są otyłe. Dokładnie, prawda? Dokładnie. I na przykład ten film, cały ten cukier w Australii wzbudził wielką rewolucję i od tego zaczęła się ogromna kampania edukacyjna. W Polsce zaczyna się już to powoli dziać. Też działają fundacje, które edukują, że cukier jest niekoniecznie dobry dla naszego organizmu, no ale przede wszystkim warto rozmawiać i uświadamiać, że... Czyli zamiast takiego jogurtu lepiej dać dziecku banana do szkoły. Albo jogurt naturalny i dołożyć owoce na przykład do pudełka. Tak. Także jest mnóstwo zamienników i tak jak już wymieniliśmy te ilości cukru, no trzeba powiedzieć, że na przykład dla mężczyzny dorosłego dzienne zapotrzebowanie to 9-10 łyżeczek cukru. Więc jeżeli sobie wyobrazimy Coca-Colę, szklankę Coca-Coli i dołożymy na przykład jakiegoś batona, to już mamy dzienną dawkę żywieniową. A gdzie cukier w normalnych produktach typu obiad, makaron? To do 12 jestem w stanie przyjąć. Myślę, że niektórzy już nawet przy śniadaniu kończą tą swoją dzienną dawkę, wypijając jogurt z płatkami śniadaniowymi, które też przeważnie są słodzone. Tak, szczególnie kiedy są nazywane jako fit produkty. Tak. Light. One są light, beztłuszczowe. No właśnie, kupować te produkty czy nie kupować? Co powinniśmy w ogóle kupować w sklepach? Nie. Czyli no, powinniśmy przede wszystkim zacząć czytać te etykiety, bo produkty typu light, fitness często zamiast cukru zawierają sztuczne słodziki. Takie sztuczne słodziki charakteryzują się tym, że może nie mają dużo kalorii, natomiast one są dla organizmu taką samą substancją słodzącą. One się jakoś nazywają tam specjalnie, czy mają po prostu sztuczne słodziki? Mają na przykład aspartan i różne takie nazwy, które... No, syrop glukozowo-fruktozowy, kukurydziany. Tak, tych nazw jest naprawdę sporo, można to w internecie wygooglować, sprawdzić pod jakimi nazwami kryje się ten cukier. I te produkty typu fit są często jeszcze właśnie większą pułapką i gorszym wyborem niż taki naturalny produkt, który jak banan ma słodki smak, ale jednak wiemy, co się pod nim kryje.
Pani Marto, na koniec jeszcze powiedzmy dokładnie daty, przypomnijmy godziny, kiedy możemy zobaczyć ten film u was. Zaprośmy. To ja przede wszystkim zapraszam właśnie w weekend, w piątek, godzina 19. Jesteśmy z Agnieszką i po filmie mamy prelekcję. W sobotę również krótka prelekcja, już bez udziału Agnieszki, ale bazując na tych samych materiałach. W niedzielę też 19 i w środę w ramach naszego projektu Filmowy Budzik, bodajże godzina 20. Szczegóły na stronie internetowej www.opolskielamy.pl. Ten weekend i przyszła środa, tak, zapraszamy. To wybieramy serdecznie. Się, Paweł. Bardzo chętnie. Zapraszamy serdecznie. Państwu też polecamy. A my zapraszamy teraz Państwa na przegląd prasy. Paniom serdecznie dziękujemy, a my dziękuję. Do gazet. A ja tym razem znów zacznę od Nowej Trybuny Opolskiej. Teraz będzie pozytywny przegląd prasy. A ja chciałem powiedzieć o sporych kłopotach dla pasażerów. A to już jak zacząłem, to skończę. Kolejne dwa szynobusy nie wyjechały na trasy. Muszą przejść rutynowy przegląd. Na szlaki nie wróciło też 5 maszyn wycofanych po wypadku w Komprachcicach. No i tutaj pasażerowie skarżą się, między innymi ci, którzy jeżdżą na trasie Opole-Kluczbork, no, że muszą jeździć komunikacją zastępczą, a to jest mniej wygodne od podróży pociągiem i zazwyczaj trwa dłużej. A z kolei pan Sylwester Brząkała, dyrektor przewozów regionalnych w Opolu, mówi, że 2 maszyny są już po remoncie, czekają tylko na dokumentację techniczną dopuszczającą do ruchu, więc no, powinno się poprawić jakoś, miejmy nadzieję, niedługo. Z tymi pociągami to faktycznie jest problem. Ale mamy nadzieję, że właśnie, że niedługo się rozwiąże. A ja teraz właśnie chciałabym coś pozytywnego powiedzieć. Kulisy powiatu Kluczbork-Olesno, strona 3 i wspaniały finał akcji Stasiu Konarski pomaga. We wtorek 8 marca Ewa Fiol odebrała mieszkanie świeżo wyremontowane po pożarze, do którego doszło 13 grudnia 2015 roku. My również zajmowaliśmy się tym tematem w Kurierze Opolskim. Gosia Lis tam była i przed, i właśnie była na finale tej akcji. Niesamowita tutaj inicjatywa przede wszystkim tutaj tego pana Stanisława Konarskiego. Pani Ewa z córką straciły cały dorobek życia. Po 2 miesiącach dzięki staraniom właśnie społecznika Stanisława Konarskiego mogła się wprowadzić do mieszkania po generalnym remoncie. A spłonął cały pokój, zapaliła się również sąsiadująca w nim kuchnia. 3 miesiące przed tragedią w ogóle została wyremontowana. Ale na szczęście tutaj siła ludzkich serc i ofiarność ludzi spowodowała, że to mieszkanie już teraz wygląda pięknie i pani Ewa czuje się w nim doskonale. Ja powiem tylko tyle, że podczas akcji takiej świątecznej udało się wolontariuszom zebrać w Kluczborku aż 16,5 tysiąca złotych, a cały remont w sumie kosztował 50 tysięcy. Pozostałą brakującą kwotę dołożył pan Stanisław, który wziął specjalnie na to kredyt, więc nie. Niesamowita historia, można ją przeczytać. Cały artykuł zresztą bardzo ciekawy na stronie 3 w kulisach powiatu. Pana Stanisława zaprosić do nas do poranka. A ja też mam taką nadzieję. Jako gościa, bo naprawdę to niesamowity człowiek. Jak ma być pozytywnie, to ja teraz powiem o świętych drzewach szympansów. Brzmi ciekawie, prawda? Proszę. Naukowcy zaobserwowali dziwne, być może rytualne zachowanie u szympansów. Jest pytanie, czyżby te małpy człekokształtne były religijne? Widok jest naprawdę niesamowity. Małpa za małpą podbiegają do drzew, okładają je kamieniami, czasem rzucają te kamienie do spróchniałego wnętrza pni i z wrzaskiem odbiegają. Naukowcy nie mają pojęcia, po co szympansy to robią. Stawiają jednak 2 hipotezy. Ta bardziej fascynująca zakłada, że nasi najbliżsi kuzyni w świecie zwierząt, z którymi dzielimy blisko 99% materiału genetycznego, odprawiają jakiś rytuał. No proszę, jaki ciekawy ten świat zwierząt. I jeszcze jedna rzecz, która może łączyć małpę. A ja bym jeszcze taką pozytywną chciała informację podać mieszkańcom okolic Kluczborka. Można zdobyć nowy zawód. W powiecie kluczborskim można za darmo zdobyć nowy zawód. Kursy organizują jednostki podległe starostwu. Zawód można wybrać i zapisać się już teraz. Kursy są prowadzone w 3 powiatowych placówkach. Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego. I uwaga, jakie można wybrać sobie zawody, Pawle? Bardzo, bardzo ciekawe. Można zdobyć tytuł technika rachunkowości, organizacji reklamy, żywienia i usług gastronomicznych. Cukiernika, kucharza, obsługi turystycznej, recepcji hotelowej, a nawet fryzjera. Drodzy Państwo, proszę korzystać. Świetna propozycja.
myślę, że warto się dokształcić na naukę, nigdy nie jest za późno. To ja jeszcze na koniec króciutko o temacie, którym żyje od kilku dni cała Polska i też Opolszczyzna, bo do wypadku prezydenckiej limuzyny, do wypadku to może dobrze powiedziane, ale do tego zdarzenia, incydentu z udziałem prezydenckiej limuzyny, do którego doszło na autostradzie A4. Coś więcej wiadomo? No właśnie, Gazeta Wyborcza dziś pisze o tym, że zły dobór samochodu dla prezydenta to główny zarzut wstępnej ekspertyzy w sprawie piątkowego incydentu, którym jechał Andrzej Duda. Zamachu nie było, ale w BOR mogą się spodziewać dyscyplinarki, bo limuzyna jeździła na starych oponach. Do takich informacji dotarli dziennikarze Gazety Wyborczej. No, zobaczymy, czy faktycznie te informacje się potwierdzą. Na razie czekamy. Całe szczęście, że to wszystko skończyło się dobrze i panu prezydentowi nic się nie stało. A my się łączymy z naszą reporterką Kasią Plewnią, która nadal jest w Krapkowicach. Ciekawe, co u niej słychać. Byliśmy w marinie przed chwilą, rozmawialiśmy o przygotowaniach do sezonu żeglarskiego. A teraz jesteśmy już, proszę Państwa, na jachcie. Na jachcie, który jeszcze nie w porcie, a w fabryce jeszcze, można powiedzieć, w fabryce w cudzysłowie. Z nami jest pan Andrzej Dębiński, szkutnik i żeglarz. Szkutnik, czyli właśnie osoba, która jachty buduje. Pan buduje jachty od wielu lat, ale ten jacht jest wyjątkowy, bo to jest jacht, który pan buduje dla siebie. Tak, zbudowałem jacht, który to jest Bruce Roberts 45. Łódka ma 45 stóp długości, 4 metry szerokości. Może zabrać na pokład, na rejs 8 osób. A to myśmy już prawie wypełnili połowę załogi. Także jeszcze 4 osoby i moglibyśmy ruszać w rejs. Jak powiedziałam, jest prawie gotowy, ale brakuje jeszcze bardzo ważnej części. Brakuje masztu. Kiedy ten maszt się pojawi i gdzie ten maszt będzie montowany? Bo nie tu w Krapkowicach. W przyszłym tygodniu jedziemy do Szczecina. Zabieramy jacht na wielkie łoże i jedziemy, przed nami kawał drogi do takielarzy, którzy postawią nam maszty. Takielarze to są specjaliści od masztów. Ten jacht ma dwa maszty. Ma grotmaszt i ma bezanmaszt. Przed chwilą tutaj nasi koledzy w studiu mówili o ciekawych zawodach. Ja myślę, że szkutnictwo to też jest ciekawy zawód, wart promowania. I właśnie takielarz. Myślę, że wiele osób dzisiaj słysząc o takielarzu może po raz pierwszy usłyszało, że jest ktoś taki, kto właśnie zawód dla osoby, która wykonuje maszty. Ale wracając jeszcze, właśnie to jest jacht pełnomorski, czyli nie będzie pływał tutaj po Odrze, tylko po wielkich morzach i oceanach. Czy marzy się panu rejs dookoła świata? Każdemu żeglarzowi się marzy. Jeżeli tylko byłoby to możliwe, to oczywiście zrealizowałbym takie marzenie. A czy w tym roku już się pan pokusi o taki rejs? Nie, w tym roku łódka musi przejść wszystkie testy, odbiory techniczne. Musi przejść co najmniej 2 rejsy próbne, w którym sprawdzimy, czy to wszystko działa. I będzie pływała już tutaj, mam nadzieję, że z ludźmi z Opolszczyzny. Ja jeszcze zapytam, czy dzisiaj zdecydowałby się pan wypłynąć w morze, czy dzisiaj pogoda jednak nie zachęca? No, jest zimno i nie jest za nieprzyjemnie. Czyli czekamy na lepszą pogodę, no a potem ahoj, przygodo. Kasiu, ja tak słuchałem ciebie i tak myślę, że jak tak jeszcze trochę z właścicielem, z twórcą tego jachtu porozmawiasz, to może i ty będziesz w gronie osób, które pojadą na ten pierwszy rejs. Tego ci życzymy, Kasiu, przede wszystkim. Mam nadzieję. Może i nas zabierzesz ze sobą chętnie. Piękny ten jacht. Dziękujemy, Kasiu, i proszę pozdrowić gościa od nas również. A w naszym studiu już Ania Tkaczuk. Kierowca rajdowy. Tak. Poważna sprawa. Poważna. Aniu, ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak mijam twój samochód. Akurat przemieszczam się gdzieś po mieście i widzę baba za kółkiem. Piękna ta naklejka. Tak, baba za kółkiem. No, jest to taki mój manifest troszeczkę, że jednak kobiety, które prowadzą samochód, wcale nie są ani gorsze, ani pod tym względem mają mniej umiejętności niż mężczyźni. Uważam, że każda kobieta, jeżeli tylko odnajdzie w sobie gdzieś tam jakąś, nie wiem, część pasji do motoryzacji, to może prowadzić równie dobrze samochód. A jak na to reagują inni kierowcy? Jak reagują? Moja naklejka na tylnej szybie samochodu, baba za kółkiem, jest ogólnie przyjmowana z wielką radością. I tutaj może na Opolszczyźnie już ludzie się przyzwyczaili, znają mój samochód, ale ostatnio miałam okazję być na Śląsku i tam nie tylko
kierowcy, głównie no, niestety mężczyźni, natomiast kobiety także machają mi, pozdrawiają, pokazują, jest że jest fajnie, tak, także zwracają na to uwagę. Ja powiem, że się z tobą zgodzę, że ten stereotyp baby za kółkiem to nieprawda, bo często mam na drodze takie sytuacje, że jakiś kierowca no, dziwnie się zachowuje i tak pierwsza myśl jest taka, niestety, bo ten stereotyp działa, myślę, kobieta. Pewnie kobieta, a później wyprzedzam tego kogoś i okazuje się, że to facet. Mężczyzna. Panowie, przepraszam, ale no, no, czasami, nie ma reguły. Czasami tak jest, właśnie, nie ma reguły i nad tym trzeba, o tym trzeba też pamiętać, że no, niestety nie każdy też nadaje się do tego, żeby być super kierowcą, ale wydaje mi się, że równo dotyczy to i mężczyzn, i kobiet. Ale twoje umiejętności, Aniu, są na naprawdę wysokim poziomie, bo no tutaj nie będziemy ukrywać, byłaś gościem Pawła w programie Za kierownicą. Pokazałaś, tak? To był wyścig go-kartem, tak? Tak. Pokazałaś swoje umiejętności i długo, całkiem długo niezły nie czas wykręciłaś. Wydaje mi się, a pobił? Właśnie wydaje mi się, że chyba że nie. Chyba teraz nie chcę tutaj skłamać, ale być może, że nie. Jedno to jazda w programie, drugie to jazda na ulicach, taka zwykła, no ale trzecie to to, co chyba najbardziej cię kręci, czyli po prostu rajdy samochodowe. A właśnie teraz możemy Anię oglądać w okienku obok. O, albo nawet już teraz tak, na całym ekranie, widzę, jak Ania pędzi. No ja mam wrażenie, jak cię oglądam, że ty niczego się nie boisz. No na pewno nie boję się prędkości tutaj z tą prędkością, ale to też nie jest tak, że ja się jej nigdy nie bałam. Oczywiście rozsądek musi być i trzeba to wszystko robić z głową, bo tak naprawdę no, wygrywa ten, który dojeżdża do mety. Jeżeli się wypadnie z trasy, no to niestety rajdu się nie ukończy. Ale tej prędkości też trzeba się nauczyć i o tyle rajdy dają tą możliwość, że jakby zaczynając w takiej klasie amatorskiej można swobodnie oswajać się z tą prędkością i siebie doskonalić i gdzieś tam przechodzić na coraz wyższy poziom. Czy jest tak, że na przykład nabierasz takiego respektu do samochodu? Tak, do samochodu. Znaczy ten respekt trzeba mieć już od początku, bo samochód jednak ten, który ja teraz mam, to wcale nie jest taka mała maszyna. Właśnie, i on... Pandą już nie jeździsz, teraz masz Pandą, Hondę. Tak, silniejszą, szybszą. Silniejszą, szybszą, gdzie trzeba naprawdę być bardzo skupionym na tym, co się robi, przede wszystkim przewidywać, co może się wydarzyć z samochodem, jakby dostosować prędkość do danych warunków. Także to wszystko wiąże się z wieloma takimi rzeczami, które trzeba znać, trzeba potrafić i trzeba przewidzieć przede wszystkim. Ale jeździsz z tatą, który tak, ci pomaga. Jeżdżę z tatą. Tato mnie zaraził w ogóle pasją do motoryzacji. Od dziecka gdzieś tam spędzałam czas jeżdżąc na gokarcie właśnie, bo to tato zbudował mojego pierwszego gokarta, później motorynka, motocykle, no a w tej chwili samochody. I tato jest moim i pilotem, i takim trenerem, i także mechanikiem samochodowym. Tato zajmuje się całą otoczką związaną z... Pozdrawiamy tatę przy okazji. Pozdrawiamy tatę. Pozdrawiamy tatę, niesamowity człowiek. Także on zajmuje się w tej chwili przygotowaniem mojego samochodu do rajdów. A czy ty też jako mała Ania miałaś taki pociąg do tego? Czy to bardziej tato zadziałał? Czy ty na przykład sama też się do tego rwałaś i lalki w kontra, samochody? Córeczka tatusia na pewno. Córeczka, tak, córeczka tatusia na pewno. Lalki w kąt też. I myślę, że to tak trochę po części wyniknęło z tej mojej osobowości i z tego, jaka jestem. A na pewno dużą część, czy dużą zasługę ma w tym mój tato, który jednak tam podsuwał mi zawsze to właśnie jakiś młotek z gwoździem, to jakąś tam śrubkę, czy jakiś śrubokręt i tak... Będąc z nim, uczestnicząc w garażu, przy tych wszystkich różnych rzeczach, tak to po prostu zostało mi chyba we krwi. O tobie często się mówi najszybsza kobieta za kółkiem. Z czego to wynika? No na pewno jesteś najszybsza, tak, ale też wiem, że ścigasz się z mężczyznami, więc... Wynika to z tego, że... Bo nie jestem najszybsza na Opolszczyźnie, niestety. Natomiast do tego dążę i mam nadzieję, że już niedługo. Wynika to z tego, że po prostu kobiety nie jeżdżą w rajdach, nie startują. Czasami bywa, że gdzieś tam pojawi się jakaś kobieta, z którą mam szansę rywalizować, ale dziewczyny bardzo często rezygnują. I nie wiem tak naprawdę, z czego to wynika. Czy to może jest brak osób, które są w stanie im pomóc. No bo nie sądzę, żeby to wynikało z takiego...
jakby braku chęci czy braku zainteresowania, raczej z braku możliwości. Dlatego ja zapraszam wszystkie kobiety zawsze i wszędzie, żeby spróbowały swoich sił i żeby pokazać panom, mężczyznom, kierowcom, że wcale nie jest z nami tak źle. A ja właśnie chciałam o te możliwości jeszcze zapytać. Pawle, przepraszam. Oczywiście. Chciałam zapytać o te możliwości, bo powiedziałaś, że z braku możliwości. Ja myślę, że też koszty są chyba duże takiego sportu. Są duże koszty. No niestety wiążą się one tutaj z przygotowaniem samochodu, ze wszystkimi opłatami, które trzeba ponieść w związku z rajdem. Paliwo, opony, części, samochód też się psuje. Trzeba przed każdym rajdem sprawdzić, przygotować ten samochód. No i niestety te koszty są na tyle duże, że ja na przykład w chwili obecnej nie jestem w stanie przejść do poziomu wyżej, czyli do takich startów już ligowych, takich, do których musiałabym mieć licencję, no bo po prostu mnie nie stać na to. Gdyby się znalazła osoba taka, która byłaby chętna do współpracy, no to wtedy być może... Szukamy dla Ani sponsora. Oczywiście, jeśli ktoś jest chętny, to zapraszamy, żeby naprawdę się zgłaszać. Warto zainwestować. Pytanie jeszcze do ciebie, stąd też myślę z powodu kosztów. Częściej startujesz na Opolszczyźnie, nie wyjeżdżasz gdzieś poza? Przede wszystkim z tego względu. Tak, dlatego że te nasze imprezy tutaj na Opolszczyźnie są stosunkowo blisko. Ja nie muszę wydawać pieniędzy. Ale one też są na wysokim poziomie, prawda? No, też Ania niejednokrotnie została kierowcą roku Opolszczyzny w swojej klasie, więc no, tak, schodzimy czoła. Się. Zgadza się. Natomiast naszym takim największym prestiżowym rajdem jest rajd festiwalowy, w którym już sześciokrotnie brałam udział. W tym roku też się szykuję i na pewno zrobię wszystko, żeby w tym rajdzie wystartować. No i są takie imprezy, w których również wygrywałam z mężczyznami. To satysfakcja? Jest satysfakcja, jest. Nie ukrywam, że jest. W zeszłym roku było ponad 100 załóg, z czego ja jedyna kobieta w całej stawce i no, ja ze swoim nie najszybszym samochodem uplasowałam się tam na 20 którymś miejscu, także ponad 70 kierowców zostało za mną, także tak, jest satysfakcja. Też takiego sprytu chyba w tym wszystkim potrzeba, że nie tylko sama prędkość, ale też chyba hamowanie tam w odpowiednim momencie, prawda, jest ważne. Tak jak powiedziałam, mój samochód nie jest najszybszy ani w klasie, ani w ogóle w całej stawce, dlatego ja tymi umiejętnościami, czy tym właśnie takim sprytem wiedzieć, kiedy, czy opóźnić to hamowanie, żeby to hamowanie było jak najkrótsze, żeby prawidłowo wejść w zakręt, żeby wyjść z tego zakrętu głównie, to na tym też zyskuje przewagę nad tymi mocniejszymi, szybszymi samochodami z mężczyznami tam za kierownicą, którzy są właśnie czasami tacy bardzo nerwowi i chcą czasami za szybko pokazać. Tak. Aniu, tak jeszcze króciutko na koniec. Gdybyś teraz miała powiedzieć o swoim marzeniu, takim właśnie rajdowym, motoryzacyjnym, to jest właśnie ta licencja? Tak, taka krótkofalowa to jest ta licencja start w takich już ligowych rajdach. Natomiast takim dalekosiężnym moim marzeniem, no to jest chyba jak dla wszystkich być może bardzo komercyjne marzenie, ale start w rajdzie Dakar Wow. Być może gdzieś kiedyś, jak moja idolka Martyna Wojciechowska, udało jej się, więc wierzę, że jest to możliwe i że się da. Aniu, życzymy ci sukcesów. Bardzo ci dziękujemy, i spełnienia marzeń, że odwiedziłaś nas w studiu. Dziękuję. Dokładnie. Ślicznie. Dziękujemy za tę wizytę w studiu. Trzymamy kciuki, a my teraz... Zapraszamy na materiał filmowy. Zapraszamy na program Ludzie, Sprawy, Historie. Czuję się w tym wszystkim, można powiedzieć, taki osamotniony i wystraszony, bo okazuje się, że wszystkie umowy pożyczek były zawierane w majestacie prawa i de facto ja muszę teraz udowadniać swoją niewinność. W czwartek o 20:00. Ja jestem tego typu, że ja mam spóźniony zaplon, jeśli chodzi o strach. Jak są trudności i są niebezpieczeństwa, idę i robię, a po 2 godzinach się boję. Śmieszne, ale tak jest ze mną. Ludzie, sprawy, historie w czwartki o 20:00.
Program Ludzie, Sprawy, Historie dziś na antenie TVP 3 Opole, a z nami w studiu współautor tego programu, Andrzej Buchowski. Witamy cię, Andrzej. Witam państwa, dzień dobry. Andrzej, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn, jeszcze sobie pozwolę. O, już składała się. Dziękuję, Paweł, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Od mężczyzny też miło dostać życzenie. Tobie też, Andrzej. Andrzej, pracowaliście z Anią nad nowymi reportażami. Co będziemy mogli zobaczyć w dzisiejszym odcinku? No dziś w programie Ludzie, Sprawy, Historii o godzinie 20 na naszej antenie. Historia, która mnie osobiście przeraziła, jak usłyszałem najpierw o niej, później jak zobaczyłem. Historia o tym, jak można nagle zacząć spłacać długi, których się w ogóle nie zaciągało. Nie tracąc dowodu osobistego, nagle człowiek dowiaduje się, przychodzą do niego wezwania do zapłaty różnego rodzaju kredytów. Pan Marcin, bohater reportażu, ani nie zgubił dowodu, ani nikt mu go nie ukradł, ani nikomu nie dawał. I nagle się okazuje, że w kilku parabankach na jego nazwisko są wzięte kredyty. Mało tego, okazuje się, że jest podrobiony, że jedna z instytucji finansowych udzieliła kredytu na podstawie skserowanego dowodu osobistego, z tego, w którym się jest inne zdjęcie. Zgadzają się tylko pierwsze imię, nazwisko, PESEL i numer dowodu osobistego. I utracąc takie dane, podając komuś, można nagle paść ofiarą oszustów tak naprawdę. I okazuje się, że jest to w sposób bardzo zorganizowany, ponieważ ktoś podaje jakiś fałszywy adres, włamuje się do skrzynki pocztowej zupełnie innej osoby i tam przychodzi korespondencja, tam przychodzą karty. I tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności okazuje się, że nie trafiają te karty bankomatowe w ręce oszustów. Także przerażająca. Ten człowiek musi przechodzić piekło. Każdego z nas to mogło spotkać. Każdego z nas to może spotkać i tak naprawdę bardzo łatwo ktoś, jeśli przejmie nawet nie wszystkie nasze dane osobowe, może na nasze konto brać kredyty. Także to jest przestroga, historia ku przestrodze, żeby bardzo pilnować tego, co jest zawarte na tym plastikowym, niepozornym fragmencie, który jest dowodem osobistym. To jest mało warte samo w sobie, a natomiast te dane, które są tam, to są bezcenne i mogą wpędzić w nie lada kłopoty. W tym przypadku akurat udało się w miarę szybko to wykryć, co nie znaczy, że pan Marcin nie lęka się każdego dnia, otwierając skrzynkę pocztową, bo nie wie, co zostanie i na jaką kwotę. Tak. Andrzeju, tutaj słyszę, że kończy nam się czas, a chciałbym jeszcze o twoim reportażu porozmawiać. No druga historia, to bardzo krótko. Bohater bitwy pod Monte Cassino, pan pułkownik Edward Głowacki. Postać absolutnie niezwykła, 93 lata, a pogoda ducha i kondycja... Pozazdrościć, ale także bardzo cenne jest to, w jaki sposób mówi o tych właśnie wielkich, teraz widzimy pana. Wielkich rzeczach tak naprawdę. On mówi o tym w sposób bardzo prosty i z wielkim dystansem do siebie. Myślę, że jest to historia tym cenniejsza, że tych świadków historii jest coraz mniej. Andrzej, bardzo ci dziękujemy. Myślę, że na pewno rozbudziłeś ciekawość naszych widzów. Godzina 20 dzisiaj. Zachęcam bardzo serdecznie. Dziś o 20 program Ludzie, Sprawy, Historie. Zapraszamy w imieniu Andrzeja i Ani Świderskiej. To już jest koniec. Powoli nasz program dobiega końca, ale to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliśmy, bo jeszcze będzie takie spotkanie z muzyką, z bębnami afrykańskimi i nie tylko. Ja miałam pozdrowienia, ale gdzie się zgubiłam, bo tutaj po prostu tak biegałam w tej, gdzie się zgubiłam, ale pani przesłała nam śliczne zdjęcie razem ze swoim synkiem. Proszę, może pokażemy to zdjęcie może teraz? Może pokażemy to zdjęcie. Tak? Mamy możliwość? O. Mamy. Michałek. Michałek nas pozdrawia, także pozdrawiamy państwa. Zachęcamy także do właśnie wysyłania takich zdjęć, pozdrowień na naszego maila opolskieporanko@tvp.pl lub wysyłać można do nas również SMS-y pod numer telefonu 605-605-292. Wszystkie SMS-y, wszystkie maile czytamy. To były pozdrowienia od mamy dla Michałka właśnie, a my państwa również pozdrawiamy i przyszła pora, żeby się pożegnać. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. I zachęcamy teraz do słuchania i oglądania występu naszych bębniarzy afrykańskich prosto z brzegu. Dobrego dnia, dziękujemy. Dziękujemy.